Hello, ja jestem Caves Crystals, a dzisiaj mamy odcinek zaopatrzeniowy, tak więc zrobimy to nieco tak, jak robiliśmy na początku serii, czyli zaopatrzymy się po prostu w niezbędne materiały, które na pewno nam się przydadzą, żeby zrobić różne ciekawe rzeczy. Myślę, że taki odcinek będzie całkiem ciekawy, zwłaszcza, że możemy natknąć się na jakieś fajne rzeczy. Zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Tak. W tym odcinku nostalgicznego survivalu właśnie będziemy iść do jakichś fajnych miejsc, jeśli chodzi o eksplorację, bo na pewno coś fajnego może tu się zdarzyć, tak właśnie myślę. No tak, szkoda tylko, że nie starczyło mi patyków teraz, ale zaraz mi starczy, o właśnie. Jeśli chodzi o surowce, no to nazbieraliśmy ich trochę. Na przykład diamentów, troszeczkę ich jest, a jeśli chodzi o żelazo, jest już go w ogóle dużo, złota jest sporo, więc jeśli chodzi o surowce, poradzimy sobie. W tym odcinku Minecraft Nostalgiczny Survival postaramy się zdobyć dużo jedzenia, skóry i pokazać tutaj, jak wygląda w ogóle ten świat. Poeksplorujemy więc trochę. A dobra, teraz słońce zachodzi, więc musimy szybko się zaopatrzyć w niezbędne materiały, żeby móc sobie dalej tutaj na tym świecie jakoś poradzić. Dobra. I jeśli chodzi o zadania, to pamiętajcie, żeby jakieś podsunąć, bo jeśli nie podsuniecie, to przykro mi, ale zadań nie będzie. Więc jak widzicie, zależy to bardziej od was. Dobra. Krówki się jak najbardziej przydadzą, bo potrzebna jest jakaś zbroja, a trochę szkoda mi poświęcać jakieś sztabki na to, zwłaszcza, że mamy tak dobrą sytuację, jeśli chodzi o te sztabki. O, i dobra, i wiem, w co jeszcze się zaopatrzymy, to potem wam może pokażę, jak będziemy budować farmę kaktusów. Mam nadzieję, że się uda to zrobić, a teraz po prostu zbierzemy sobie trochę drewna, chociaż wczoraj poza odcinkiem udało nam się trochę pozbierać. I tak, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Te czanki trzeba będzie jakoś dostosować, na przykład, nie wiem, jakieś słupy tu zbudować czy coś, no żeby nie wyglądało to tak brzydko, bo trochę słabo to moim zdaniem wygląda. O, i jak widzicie, tam jest darmowe żelazo w tych czankach. Tu się wygenerowało darmowe żelazo. Tak więc proponuję pójść i to wykopać. Prawda, to będzie wyglądać wtedy jeszcze gorzej, ale dobra. Musimy wykopać, bo to jest żelazo, to jest dobry surowiec. No tylko ciekawe, jakim cudem tu się tak wysoko to wygenerowało. No dobra, na tej wersji tak właśnie się generowało żelazo często. Dobra, kopiemy żelazo. To też jest surowiec, który się należy zaopatrzyć. O. A, i wiecie co? Wczoraj jak przetapiałem te wszystkie rzeczy, to niestety, ale dużo tego wszystkiego zeszło mi. Nie mam już raczej desek, dlatego właśnie nie miałem desek, dlatego nazbierałem tego trochę. No, i jak tu widzicie, są te czanki brzydkie. Trzeba będzie je jakoś przystroić, bo tak to było podczas zwierzenia świata. Jak tam z tą kopią zapasową był problem. No ale dobra, przynajmniej teraz mamy taki świat, że ten zamek na wodzie można zbudować w takim sensownym miejscu. I ogólnie ładnie tutaj ten world gen wygląda, jak widzicie. No fajnie. No, nie spodziewałem się, że to tak będzie słabo. No ale już mówi się trudno i gra się w Minecrafta dalej. To krówka, nie wiem, może jakoś. O, i wiecie co jeszcze zrobimy? Upolujemy sobie pająki, żeby zdobyć nitki. Tak, nitki się przydadzą, bo trzeba będzie zrobić łuk. Dobra, kurec starczy, fajnie. I teraz krówka, jeszcze jedna jest, widzicie. Dobra, fajnie. Niestety, chodzimy po nocy, ale nie starczyło nam czasu. I czy jest trudny? Jest trudny. Dobra.
Mam nadzieję, że wszystko fajnie jest tutaj. Wszystko fajnie się nagrywa, bo jeśli nie, to słabo. To wyjdzie, że po prostu poza odcinkiem to było robione. Ale oby tak nie było, bo odcinek zaopatrzeniowy też czasami jest moim zdaniem potrzebny. I dobra. I na Alfie bardzo fajnie było znaleźć glinę, ale gliny nie damy rady raczej znaleźć w nocy, bo będzie się za bardzo maskować, a jeśli nawet damy radę znaleźć, to będą duże problemy z wydobywaniem tej gliny. No właśnie. Teraz jeszcze wam pokażę zaraz jedną rzecz, a mianowicie moją koncepcję, którą rozważałem już od jakiegoś czasu, ale teraz rzeczywiście musimy zabrać się za to nieco poważniej. Tak więc, no zobaczycie, tylko muszę dojść. Tu moja łódka jest. Nie wiem, co ona tu robi. A, chyba ja ją tu... Możliwe. Tak. Więc, dobra. Pokażę wam tę koncepcję. Moją. Może nawet potem zbudujemy jeszcze miasto jakieś. Gdzieś. No, może tak. Zobaczymy. Fajnie by było. W sumie. I tak. Przepalimy sobie dwie rzeczy. Żelazo i mięso. Tak więc. To ja z tym tak, więc nieważne. Zrobimy sobie napierśnik, żeby mieć jakąś ochronę. Bo nam się przyda. O. I tak więc w tym odcinku Minecraft. Talfa, Minecraft nostalgiczny survival, właśnie trzeba zadbać o takie rzeczy i jeszcze raz w tym odcinku Minecraft nostalgiczny survival trzeba właśnie też zadbać o tą koncepcję, tak, tą koncepcję. Tylko fajnie by było tu gdzieś kaktusy w miarę możliwości posadzić, ale niestety nie ma piasku w pobliżu, więc nie posadzimy ich. No, trudno. Przejdziemy od razu do koncepcji tej. Mianowicie koncepcji budowy murów. No i niestety trzeba pójść sobie na górę wieży. Tak się składa. Dobra. Jest żelazo. To bardzo dobrze, że się przetopiło. O. A. Właśnie. Czy ja wyciągnąłem wczoraj te rzeczy z piesów? Przy okazji zobaczymy. A, bo właśnie. Tu się zmieniło trochę. Patrzcie. Tutaj postawiłem te piece i tutaj tu było tu łącznie ponad stak drewna, ale musiałem oczywiście. Nie no, tragedia, mamy mało bruku. Naprawdę masz tyle? Na coś zużyłem? Nie rozumiem. I dobra. I mury moim zdaniem nie za niskie, nie za wysokie. Nie wiem, może 6 kratek wystarczy. Bo 8. No coś takiego. Tak, żeby było też proporcjonalnie do wszystkiego. No i niestety trzeba ściąć teraz te drzewka. Bo one tutaj blokują. O. Dobra, jedno jest i drugie. A, i też może uda nam się kiedyś zrobić wreszcie ten generator kamienia, bo byłoby fajnie. No i niestety, jak na złość wyrosło duże drzewo. Musimy je teraz ściąć. Teraz zobaczycie, jak moim zdaniem należy sobie ułatwiać pracę podczas ścinania takich drzew. Otóż właśnie w ten sposób, że wchodzimy najpierw na górę. Trzeba ścinać takie drzewka, bo wtedy jest moim zdaniem łatwiej. Ze względu na to, że nie trzeba tam się później budować jakoś dziwnie. O, widzicie. Tutaj ten odcinek Minecraft nostalgiczny survival, szczerze mówiąc, miał być bez wycinki dużych drzew, ale niestety tak się składa, że musimy to zrobić, żeby tutaj pokazać tę koncepcję murów. Właśnie. I wiecie co? Pewnie macie dość przyspieszania tempa na razie, dlatego nie na każdym odcinku raczej będziemy przyspieszać to tempo, tylko będę może pokazywać, jak coś buduję czasem. Właśnie. I tak zrobimy teraz. Dobra. I to będzie tyle, jeśli chodzi o to duże drzewo. Nie. Nie jeśli chodzi o odcinek, tylko jeśli chodzi o duże drzewo. Bo to duże drzewo przeszkadza, więc trzeba było je wyciąć. Tak więc przypominam, że w tym odcinku nostalgicznego survivalu, czyli survivalu na Minecraft Alpha, będziemy właśnie pokazywać tę
sobie, pokazywać sobie tę koncepcję murów. Tutaj podbudowaliśmy się już na trzy kratki. No, trzy kratki na pewno będą. A tak naprawdę będzie oczywiście więcej, dobra. Bo wypadałoby to zrobić na trochę więcej, żeby moby rzeczywiście nie mogły się przedostać. Przez pająki, bo to nie można jednak ryzykować, jeśli chodzi o przedostawanie się mobów na nasz teren. Właśnie. Tutaj będziemy sobie po prostu potem wszystko organizować. Zbudujemy jakiś magazyn, może pod ziemią, może nie. Chociaż w takim przypadku to niekoniecznie pod ziemią. Dobra, to jest 5 kratek. Myślę, że 5 na pewno musi być. I 6 kratek będzie na pewno. Dobra. 6 kratek. I myślę, że chyba nie ma co wyżej budować. No właśnie. To nie jest twierdza w jakimś kiepskim miejscu zbudowana, więc myślę, że będzie dobrze. No. Tu się niestety będą stykać mury z tym pniem, to zobaczymy, co z tym zrobić. To jest 6 kratek wysokości, no i jeszcze zabudowa z dirta, tego tam jest jeszcze ten dirt. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bezpieczniejsi, no właśnie, trzeba będzie też dirt, trochę wykopać dirta. Ale to na pewno poza odcinkiem, a poza tym możemy jednak mieć trochę tego dirta. I tutaj trzeba jakoś strategicznie umieścić te pochodnie. O. Moim zdaniem dobrze będzie tak, ale napiszcie, jeśli tu jednak 13, 12, 11, dobra. Musi być dobrze. I teraz tak, jak stąd zejść? Otóż możemy zrobić tak, że skoczymy sobie tutaj. O, i teraz tu. I przynajmniej mniej obrażeń dostaliśmy. No, i tak będą wyglądać nasze mury. Moim zdaniem nie ma potrzeby budować wyższych. O. I jeszcze dla wyglądu zrobimy sobie coś takiego, myślę. A może... Czekajcie, jak to będzie wyglądać? Tu obudujemy. Może to jeden wyżej. Tutaj. No. Myślę, że jak jest wieża, to mam taką koncepcję, żeby to zrobić o jeden wyżej. Ale to zobaczycie zaraz, jak będę to budować. Tak więc, w tym odcinku Minecraft Nostalgicznego Survivalu budujemy sobie właśnie te mury i moim zdaniem no, fragment murów. Nie będziemy oczywiście budować całych, to raczej będzie poza odcinkiem. Chyba, że napiszecie, że chcecie na przyspieszonym tempie na przykład, ale szczerze mówiąc nie polecam, żeby to było na odcinku, bo to by było moim zdaniem nudne, jak tylko jakieś mury sobie budujemy. I dobra. Głupotę zrobiłem, nieważne, dobra. Jakiś dircik szybko sobie zorganizujemy. Tylko skąd by tutaj go wziąć, dobra. Mamy na szczęście tutaj skrzynkę szybkiego dostępu, że tak to nazwę. Właśnie, bo tutaj te skrzynki, nie wiem czy wam o tym już mówiłem, ale jeśli wam o tym nie powiedziałem, to popełniłem ogromny błąd. Dobra, jeszcze tam dirt. Nie no, nie mówcie tylko, że będziemy latać tak w tej weftę. Nie lubię tego. Wy pewnie też tego nie lubicie. No dobra. I jak tu widzicie, musimy tu wstawić. Albo wiecie co? Lepiej będzie wstawić cobblestone, bo tego nie widać. O. Właśnie. To tu dalej będzie widać, to tam dalej wstawimy sobie dirt. Myślę. Bo na przykład tutaj będzie dirt. Tu sobie stąd weźmiemy dirt. I go, w ogóle możemy go zamienić na cobblestone, bo moim zdaniem się opłaca. Ponieważ dirt jest skończony. A cobblestone jest nieskończony. Ze względu na generator kobla, dlatego bardziej nam się opłaca zostawić tam cobblestone niż dirt. Właśnie. I tutaj jak widzicie styka się z tym, więc dobra, tam ta koncepcja będzie anulowana z tą wieżą. O, właśnie. Pamiętajcie o nawisie.
Ojdź. Dobra, trudno, skaczemy. Na szczęście udało się zeskoczyć. Dobrze. I tutaj, jak my się tam dostaniemy teraz? No szczerze mówiąc, słabo by było tam się dostawać tym healofem. Kopać. No. A trzeba postawić pochodnie. Wiecie co? Wiem już jak się tam dostaniemy. Bardzo prosto. Otóż zbudujemy sobie tutaj jeszcze jeden ten murek. O, w taki sposób. Właśnie. No i do. Idziemy do góry. I tutaj jedna nieprzemyślana rzecz, a mianowicie pająki mogą wspiąć się do nas po tym czymś, a my czegoś takiego nie chcemy, tak? Więc trzeba to jakoś tutaj zmienić. No, nie chcę podwyższać muru, prawda? Wiecie co zrobimy? Zrobimy tak, że tutaj zbudujemy taką ochronkę z czegoś. Na razie z cobblestone'a. O. Może to będzie dobrze wyglądać, może nie. Zobaczę. Oby dobrze, bo to musi dobrze wyglądać. Moim zdaniem to jest świat, na którym chcemy dobrze budować, a nie budować jakieś głupoty. Dobra. Strategiczne miejsca. I tutaj tak, żeby było ładniej. Dobra. Skaczemy znowu. Tutaj nie powinno nam odebrać obrażenia. Właśnie. No i tak. Nie jest jakoś źle, tylko wiecie co, ja teraz tak wygląda ta koncepcja, to ja bym jeszcze coś zrobił z tymi murami. A mianowicie, dobra, tam jest, są dwie kratki, więc też będą dwie kratki. Mianowicie ja chciałbym zrobić coś takiego. Tylko jeśli ma to tak wyglądać, to tutaj nie będzie dirtu na pewno, tylko tu będzie cobblestone, bo chcemy sobie pozyskać trochę dirtu, żeby go postawić właśnie tutaj. Tu będzie dirt, tak, tu będzie dirt. Tutaj ten cobblestone będzie świecił, to nie fajnie wygląda, tak więc znowu pozyskamy sobie trochę dirt moim ulubionym sposobem. O, właśnie tak. Ojdź, nie chcemy tu cobblestone'a. No i po prostu postawimy tutaj dirt. Fajnie. Teraz chcemy właśnie zrobić to coś z tej strony, żeby było symetrycznie. O, i wiecie co? Teraz tej trzciny tu niestety już nie będzie. Szkoda, prawda? No właśnie. Będzie to tutaj jeszcze ten cobblestone. I nawet lepiej wydać technicznie cobblestone'a. O, będzie cobblestone. Widzicie? To jest moja taktyka. Cobblestone nam się już niestety kończy powoli. Będę musiał poza odcinkiem nazbierać trochę kobla, bo nie chcę wam tym zanudzać, nie chcę was tym zanudzać. Zresztą to będzie ciężkie też dla mnie, żeby nazbierać tego kobla, bo wiecie, nie jest to najprzyjemniejsza rzecz w Minecrafcie, zbieranie kobla, przynajmniej dla mnie. No są też tacy, co uwielbiają chodzić i zbierać cobblestone, kopać, ja też kiedyś uwielbiałem, ale to chyba potem się może zmieniać, albo po prostu może się zmienić w każdej chwili. Tak więc tutaj będą te mury, no tu będzie też tak nietypowo. Właśnie, tak więc żeby to dobrze wyglądało, zbudujemy sobie tutaj jeszcze. Dobra, tu nie będzie tego, bo dopiero tutaj. O! Dobra. I tu będzie, jak widać, dwuwarstwowe takie z dirta zbudowane. Coś, taka ścianka, czy jakby murek, jak to nazwać. No i teraz będzie wyglądać to porządnie. Dobra, skaczemy do wody, bo nie chcemy skoczyć na ziemię i odebrać sobie parę nowych obrażeń. Tak więc idziemy tutaj i sprawdzimy to. Dobra, wiecie co? Zależy nam na tym, żeby jednak mieć trochę miejsca tam w środku. Tak więc po prostu myślę, że... Czekajcie. Czego tam jest? Tak. A nie, dobra, bo to... Ten nawis się pojawił, to wtedy. To dobra, koncepcja jest aktualna i teraz, jeśli pozwolicie, szybko zbierzemy trochę kobla. O, pójdziemy sobie tu i zbierzemy trochę kobla. Jakoś, tutaj pamiętacie, te lochy były. Tylko w jaki sposób? Dobra, tak. Dobra, Boże, co ja mówię, kamyczka. To jest nostalgiczny survival na Minecraft Alpha, a nie
jakieś nie wiadomo co, na 1.13, ten, na 1.20, na 1.20 i jeszcze raz na 1.20. To jest Minecraft Alpha, Minecraft Alpha, jeszcze raz Minecraft Alpha, nostalgiczny survival, nostalgiczny survival i jeszcze raz nostalgiczny survival, a więc musimy mówić kamyczek, właśnie. Musimy to nazywać kamyczki, bo w przeciwnym razie nie będzie się to czegoś trzymać, właśnie. I wiecie co, martwię się, że ten odcinek, na którym robimy takie organizacyjne rzeczy, będzie trochę długi, a to nie najlepiej moim zdaniem, dlatego szybko zrobimy to, co chciałbym, żebyśmy zrobili i będziemy kończyć odcinek, myślę, tak. Nie mówcie, żeby to trwało dłużej, bo to będzie słabo wtedy. Dobra. Tak więc tutaj zbudujemy sobie coś takiego, tylko moja koncepcja była taka, żeby to drewienko było widoczne. Właśnie, zapomnieliśmy o tym. O. I po prostu się tam zaraz dostaniemy przy pomocy dirta. O. Idziemy sobie. I to ma być tak, że tutaj jak jest ten nawis, to będzie coś takiego. O. I tutaj idziemy w tę stronę i budujemy sobie z cobblestone'a taki dodatkowy nawis, który jednak nie zapewni nam naprawdę bezpieczeństwa. Tu możemy połączyć. Będzie dobrze wyglądać. No i dobra. Dobra, tu też. Dobra. Zobaczy. Oświetlenie. Oświetlenie musi być. Tutaj pochodnia. W strategicznym miejscu. Tutaj no niestety będzie to tak mało symetrycznie, ale światło jest drogie na tej wersji. Rozumiecie, o czym mówię. No właśnie. I zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać ta nasza twierdza. No, coś mi tu nie gra. Może jednak bez tego. O. W ten sposób. A, dobra, to jest nawis. Mam nadzieję, że tam nie było pochodni. Musimy to sprawdzić. Mimo. Dobra. Nie było tu pochodni. Po drugiej stronie nie ma. Dobra, mieliśmy 25. Bo wiecie, światło jest takie drogie, że naprawdę trzeba o nie dbać. Naprawdę. Teraz to tam. I tę stronę. To idzie. I teraz, no wiecie co? Dobra, może być w taki sposób, dobra. Tam jest głębiej nawis, więc tam głębiej nie kopiemy. O, ten bruk stąd wyleci. Tu będzie tak i o, właśnie. Tylko tam jest coś takiego, więc tutaj też wypadałoby coś takiego. Wiecie co? Jeszcze jedna modyfikacja. Mianowicie tutaj rozwalimy kawałek muru. O. Niestety. Tak by wypadało. Kamyczki tutaj rozwalić. Porozwalać te kamyczki. Stąd. I postawić je gdzie indziej. No i jak widać pochodnia też zleci. Tak bywa. O. Dobra. Kopiemy sobie murek. Właśnie. Kopiemy. I jak tam, tam jest dwa, czy ile? Tak, tam jest dwa. I tutaj też będzie dwa. O, tutaj łapką kopiemy. Tuż, dobra. Tak, tu na pewno nie było żadnej pochodni, bo ona by tu jeszcze nie zniknęłaby stąd jeszcze. Teraz. Stawiamy sobie tutaj dirt, tutaj kamyczki, tutaj dirt i liczymy światło. Może tutaj przestawimy pochodnię o 13, 12, 11, 10, 9, dobra. Wszystko jest dobrze. Jeśli nie wiecie, co liczę, to powiem wam, liczę poziom światła. Bo tutaj nie pokazywało nam jeszcze poziomu światła na tej wersji, dlatego trzeba było liczyć go.
jeżeli chce się dokładnie znać. Dobra, zebraliśmy tę pochodnię i bardzo dobrze, bo właśnie był taki plan, żeby ją zebrać. Wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze jedno małe zabezpieczonko. No niestety teraz popsuliśmy sobie trochę na pierśni w głupi sposób. A dobra, jeszcze tam na chwilę pójdziemy, bo jeszcze oświetlenie się przyda, bo moby nie mogą się spawnować na murach. To jest bardzo duży błąd wtedy. Spawnują na murach. Nie można tak zrobić. Ja na pewno by się coś zespawnowało. Mówiłem wam. Trzeba zawsze być zabezpieczonym odpowiednio. No i teraz jest dobrze. Tylko boję się, że tutaj w wyniku pewnego baga mogłyby się pająki dostać. No właśnie. Dlatego zamierzam zrobić coś takiego, że tutaj to połączymy w taki sposób. O, będzie co prawda bardziej kanciasto, ale bezpieczeństwo jest naprawdę ważne i trzeba w nie inwestować. O, i to jest w ogóle też błąd, że zostawiam siebie bez bruku właściwie, bo zostanie nam chyba 8 kawałków tylko bruku i mocno zużyty ten peel-off, a dobre są jeszcze, ale wiecie, to nie jest dobre, żeby się zostawić. O! I takim sposobem budowaliśmy coś takiego, nie wiem, no po prostu miałem taką fantazję, coś takiego chciałem, żebyśmy tutaj mieli na tym świecie. Oraz wygląda to moim zdaniem przyzwoicie. A tutaj jest szkielet, niestety. Szkielet, czyli strzały. Dobra, chodź tutaj. I zrobimy tak na koniec odcinka, jak zrobiliśmy w poprzednim. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Wybaczcie, że tak długo to trwało, ten odcinek cały, bo no wiecie. Dawajcie łapki w górę, udostępniajcie linki, jeśli się podobało. Nie mamy bruku, słabo, cześć.